Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Dalej kontynuujemy temat Halo Infinite, tego pokazu, który mieliśmy parę dni temu, który udostępnił materiały z gry szerszej publice, również nam fanom. I oczywiście dzisiaj tematem będą kontrowersje związane z pokazem rozgrywki Halo Infinite na Xboxie Series X, zdaje się. I to, jakim szumem przetoczyło się Halo Infinite przez cały internet i z czego jest obecnie najbardziej znane. No więc przejdźmy do sedna. Gra jest uznawana za brzydką, za bardzo, bardzo brzydką, za coś, co nie przystoi do obecnej generacji, a tym bardziej do next genowej gry, która ma być takim okrętem flagowym producenta konsoli do promowania i do pokazu możliwości nowego sprzętu, a tymczasem no, mamy grę, która jestem pewien zmieściłaby się na Xboxie One, z tego co widzieliśmy do tej pory, co potrafi ta konsola i jak wygląda ogólnie Halo Infinite. I oczywiście jakość grafiki i ogólnie technicznego wykonania tego, co nam zaprezentowało, nie mogło pozostać bez odpowiedzi fanów. Zaraz wyłapano mnóstwo rzeczy, czepiano się kolorystyki, ilości obiektów na ekranie, szczegółowości terenów, porównywano dżungle, tereny otwarte z Halo Infinite do dżungli z Halo 3, co oczywiście jest inną lokacją, ale no, pokazuje jakby różnicę w podejściu do projektowania, pokazywano różnicę między karabinem Halo Reach sprzed 10 lat, z 2010 roku, a karabinem widocznym cały czas oczywiście w Halo Infinite. I to wszystko się przyglądamy i to rzeczywiście wygląda tak sobie. I to już jest w ogóle nieistotny temat, jak my, fani, osoby, które będą siedzieć i się cieszyć od ucha do ucha, grając w tę grę, czując się ponownie częścią ulubionego uniwersum. Ale temat jest dużo szerszy. Temat jest taki, jak przeciętny gracz, który może być zainteresowany kupnem konsoli nowej generacji i inwestycją w grę z tej znanej, kultowej, bardzo cenionej serii gry, jak on może teraz to wszystko odbierać i jak może widzieć tę grę przez pryzmat tych wszystkich problemów, dzięki któremu gra stała się sławna w sieci. Oczywiście internet to jest takie specyficzne miejsce, gdzie niektóre rzeczy potrafią urosnąć do rangi ponad właściwy stan, czyli no może być z tego, wiadomo, robienie z igły wideo. I to już taka specyfika i na to muszą być przygotowani praktycznie wszyscy. Mieliśmy różnego rodzaju inne kontrowersyjne sprawy rozbuchane do niebotycznego poziomu, gdzie dobrze zapowiadające się produkcje i potem dobre gry były już kojarzone tylko i wyłącznie z jakimiś kontrowersjami i aferami skupionymi wokół pokazu. I teraz jesteśmy świadkami dokładnie tego w przypadku Halo Infinite, no bo musimy pamiętać, że to jest obecny stan, z jakim się kojarzy ta produkcja. To kolejna wielka część serii, gra otwierająca nową generację i to jest obecnie to, jak przeciętni gracze, którzy tutaj, w których przede wszystkim musi celować wydawca i producent, widzą tę grę, no bo to jest, robi się troszeczkę problematyczne, to jest taka wielka wtopa PR-owa, kiedy nie wiadomo jak temu teraz zaradzić, no bo wszędzie latają teraz zdjęcia z tymi kiepskimi teksturami, z terenami, ze słabych obiektów. No i oczywiście ulubieńcem internetu, czyli brutem z lewej kapsuły pojawiającym się w którejś tam minucie gameplayu, którego oczywiście wszyscy widzieli, którego mordka teraz zdobi mój fanpage na Facebooku. To są rzeczy, których prawdopodobnie nie mieliśmy widzieć w takiej formie, ale przez stop klatkowanie całego gameplayu w jakiś sposób no, pokazuje nam, w jakim stanie technicznym jest Halo Infinite. Bo już nie mówiąc w ogóle o jakości technicznej tej samej mordki, powiedzmy, to wiecie, co ona mi jeszcze mówi? Ona mi mówi tak, że nie dopilnowano tego, jak bruty powinny wyglądać, jeżeli chodzi o wierność uniwersum i te takie wszystkie duperele, które interesują fanów, nas fanów. Nie wyglądają tak bardzo małpo ludzio, tylko bardziej kosmicznie, ufolkowo. I nie mają tego takiego feelingu jak kiedyś te bruty. A poza tym widzicie taką kompletną obojętność na twarzy tego bruta, co oznacza, że po prostu ten model w walce cały czas ma tę samą minę i biorąc pod uwagę, że nie ma żadnego
pancerza na głowie, żadnego hełmu, nic mu nie zasłania, to on cały czas ma tę minę i to jest jakaś bazowa mina, która jest wycięta oczywiście z podstawowego modelu i nie została w żaden sposób zmieniana w animacjach gry, w animacjach walki, w tym jak on się porusza, w tym jak on się walczy, więc to są kolejne miejsca, gdzie możemy być niestety ofiarami tego, że mamy tutaj jakieś cięcia, jakieś rzeczy niedorobione, jakieś małe rzeczy, które świadczą o tym, że może się tam dziać źle w tej wielkiej korporacji, która wydaje miliony, żeby robić największe gry na świecie, najlepiej sprzedające się, niosące na swoich barkach całe platformy sprzętowe. To są dziwne rzeczy, które wychodzą teraz z gameplayu i z pokazu. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć. Nam może się to podobać, ja miałem raczej pozytywne tutaj odczucia z kilkoma obawami, ale ważne jest to, jaki to przekaz niesie od samego dewelopera i co można odebrać oglądając to. A można odebrać, że to jest gra nie wyglądająca na standardy nowej generacji, że to jest gra z licznymi jakimiś małymi problemami, które wychodzą przy okazji, może świadczyć o tym, że nie wiem, może we Free for Free się nie najlepiej dzieje. No i to jest oficjalny materiał, którym się chwali wielka korporacja, więc powszechnie uważam, powszechnym prawem konsumentów i odbiorców tego typu treści jest krytykowanie producentów tego typu treści za udostępniane oficjalnie materiały, bo wiecie, jeżeli by ktoś gdzieś wszedł do studia, zrobił zdjęcie monitorom, to jest letnie do olania, bo to nie jest żadna wartość, żeby na tej podstawie oceniać i wysnuwać wnioski, bo to może zostać poprawione, może zostać zedytowane, może być jakoś zaprezentowane w samej grze i możemy tego nie widzieć, bo to jest jakaś tam praca od kuchni. A kiedy mamy coś takiego, że wychodzi Microsoft, największa kurde korporacja na świecie, tam prawdopodobnie, i pokazuje nam, to jest nasza największa gra i dostajemy coś takiego, no to mamy absolutne prawo to krytykować. I obecnie niestety klimat w internecie jest skupiony na krytykowaniu Halo, już Halo 5 nie miało łatwo, ale to w sumie po premierze dopiero. A tutaj przed premierą takie jajca i po prostu musimy się mierzyć z tym, że Halo jest teraz kojarzone z brzydkim badziewiem, które nie wygląda w żaden sposób przyszłościowo, next genowo, ani nawet najwyraźniej jakościowo. To jest ogólny konsensus z tego pokazu, coś co wszyscy gracze odebrali i coś, i biorąc pod uwagę, że to jest flagowa gra jednego reprezentanta pewnej strony w konkurencyjnym środowisku konsol, no to i to i bardzo otwiera tutaj źródło do wszelkiego rodzaju podśmiechujek i słów dezaprobaty i kolejnych argumentów na temat wyższości jednej konsoli nad drugą i to jest absolutnie, absolutnie nieciekawa sytuacja i ten taki obraz gry, która no jeszcze parę dni temu wydawała się, że ma być tą wielką marką, franczyzą niosącą właśnie nową grę, nową generację, nową konsolę, a obecnie i straciła kompletnie takie postrzeganie jej w oczach wielu konsumentów i się kojarzy ją tylko z tego typu napiętnowanymi fragmentami, screenshotami, elementami grafiki tego wszystkiego, co zostało wyłapane z tego gameplayu. I to jest, nie wiem, Free for Free się nie przygotowało, ktoś tego nie dopilnował, ktoś, nie wiem, no budzili się z ręką w nocniku i absolutnie nie wiemy, jak to teraz będzie naprawiane, bo będą mieli wielki problem, żeby to naprawić. Jedyna nadzieja, jaką ja widzę, to to, że kolejne materiały będą reprezentować odpowiedni poziom, nie będą dolewać oliwy do tego ognia i nie będzie się czego przyczepić, będzie to wyglądało w porządku. Jest teraz odpowiednio jeszcze duży czas, tych kilka miesięcy do premiery gry, do premiery konsoli, że temat powoli wycichnie, może się znudzi i będziemy już myśleć tylko o jakości gry, bo sądzę, że obecnie to już tylko jakość gry może uratować Free for Free i Microsoft przed kompletną PR-ową, wizualną katastrofą. Bo jeżeli teraz gra wyjdzie nawet tak, jak wyszła Halo 5, czyli kurczę, dobra gra, ale nie dorastająca do rangi tego okrętu flagowego dla konsoli i tego nowego doświadczenia tej najważniejszej marki producenta jednego ze sprzętów do grania,
No to wtedy, jeżeli to nie będzie na odpowiednim poziomie, jeżeli to będzie chociaż trochę poniżej przeciętnej, albo nie wiem, w okolicach przeciętnej, nie będzie dość dobre, to to będzie już naprawdę... Nie widzę żadnej opcji jak uśpienie Halo na wiele lat i na pewno wielkie zmiany we Free for Free, bo bardzo dużo teraz zależy od tej właśnie odsłony i oby Microsoft i ludzie w developingu tej gry zdawali sobie z tego sprawę i potrafili zażegnać obecny kryzys, który jest absolutnie nieciekawy. I powtarzam, nieważne co my o tym myślimy, co wy myślicie, ważne jest, co się obecnie kojarzy z tą grą w internecie, a kojarzy się niestety nie najlepiej. Na tę chwilę to wszystko, pogadamy sobie jeszcze dalej o Halo Infinite, bo robi się tutaj mnóstwo tematów, jak wokół każdego kontrowersyjnego tematu i no niestety po Halo 5 mamy kolejną kontrowersyjną odsłonę jeszcze przed premierą, no ale przynajmniej mamy o czym gadać, mamy o czym się wypowiadać, to mam nadzieję sprawi, że tutaj trochę dyskusja pożyje trochę dłużej i może więcej będzie się działo w tych kręgach fanów Halo, którzy z wypiekami na twarzy będą wypatrywać premiery kolejnej odsłony swojej ulubionej serii gier. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach.